Identyfikator podmiotu SCP-990. Klasa podmiotu Keter. Specjalne czynności przechowawcze. Jak dotąd nie zaprojektowano przechowalni dla SCP-990. Pracownicy, chcący zasugerować potencjalne zabezpieczenie SCP-990, powinni zgłosić się do doktor... Prosimy o każdy pomysł. Pomysłodawca nie ma znaczenia. Opis. SCP-990 to mężczyzna ubrany w garnitur biznesowy z czasów zimnej wojny, który dokonuje manifestacji przed pracownikami fundacji w ich snach. Jak dotąd żaden z pracowników nie spotkał SCP-990 w świecie rzeczywistym. Jeżeli obiektem jest prawdziwy człowiek, należy go dopiero znaleźć. Nie wpłynęły jeszcze raporty o zauważeniu SCP-990 przez pracowników niezwiązanych z fundacją. SCP-990 pojawiał się pracownikom fundacji, odkąd... Egzystencja SCP-990 wyszła na jaw, kiedy kilkoro agentów prowadziło dyskusję na temat swoich snów, które łączyło pojawienie się w nich tej samej osoby. Wielu innych agentów donosiło o spostrzeżeniu we snach osoby zgodnej z opisem SCP-990. Fenomen nie otrzymał oficjalnej klasyfikacji SCP aż do zdarzenia 990-07. Log zdarzenia 990-07. Agent nie zgłosił się do służby na czas. Zamiast tego został zastany w swoim mieszkaniu, gdzie spał. Mężczyzna spał przez około 18 godzin, a żadna z prób wybudzenia go nie okazała się skuteczna. Agenta przetransportowano do skrzydła medycznego. Po około 40 godzinach snu mężczyzna obudził się w stanie wstrząśniętym. Następnie, krzycząc o końcu świata, przebiegł przez placówkę. Nawet po głębokim uśpieniu wszystkie jego funkcje życiowe pozostawały niebezpiecznie zawyżone. Przyspieszone tętno, podwyższone ciśnienie krwi itd. Agent opisał mężczyznę odpowiadającego wizerunkowi SCP-990. Zgodnie z raportem, doktor... Agent szczegółowo opisał serię zdarzeń, które prowadzić będą do wystrzelenia kilku rakiet z atomowymi głowicami bojowymi na Europę Środkową i Azję Wschodnią, co w rezultacie doprowadzi do eksterminacji prawie 98% ludzkości i całkowitego upadku cywilizacji ludzkiej. Agent twierdził, że informacje te zostały mu przekazane przez SCP-990, kiedy spał. Wysłano mobilną formację operacyjną, aby wyeliminowała początkowe zagrożenie, które mogłoby uruchomić ciąg wyżej wymienionych zdarzeń. Działania MFO zakończyły się sukcesem, a kryzys został powstrzymany. Jednakże sam agent nie przetrwał tego doświadczenia i zmarł wskutek szoku. Od czasów zdarzenia 990-07 SCP-990 pojawiał się w snach wielu pracowników fundacji i przedstawiał im podobne niebezpieczeństwa. Jak dotąd, żadna sytuacja na skalę zdarzenia 990-07 nie miała miejsca. Jednakże SCP-990 poprawnie przewidział śmierć doktorów a także zniszczenie stacji obserwacyjnej Epsilon-38 i... Każde zagrożenie opisywane przez SCP-990 powinno zostać zgłoszone władzom fundacji, bez względu na jego skalę. Pracownicy fundacji mają pełne prawo dokonywać konwersacji z SCP-990, jeżeli im się okaże, a ponadto zachęca się ich do usiłowania pozyskania informacji od obiektu na jego temat. Co więcej, doktor stwierdził, iż każdy, kto zdoła określić, czy SCP-990 posiada ciało w świecie rzeczywistym, zostanie hojnie wynagrodzony. Dokument 990-02. Poniższe przesłuchanie zostało przeprowadzone pomiędzy doktor a SCP-990. Pomimo, że nie zarejestrowano jego treści aż do momentu obudzenia się doktor, jego pamięć od zawsze była dokładna i niezawodna. Podaj swoją godność. Próbujesz mnie przesłuchać? Tak. Mogę? Pewnie, wchodzę w to. Proszę podać swoją godność. Może Tony? Tony? Masz na imię Tony?
Uważam, że każda osoba ma prawo do nazywania się tak, jak chce. W porządku. Niech będzie Tony. Właściwie zmieniłem zdanie. Może być Richard? Nie mam nic przeciwko. No to Richard. Twoje następne pytanie? Dlaczego grozisz pracownikom fundacji? Grozić? Kto tu grozi? Przewidziałeś wiele niefortunnych zdarzeń związanych z fundacją, w tym koniec świata. I stała się komuś krzywda? Zamordowałeś agenta... Doktorze, wydaje mi się, że masz błędną opinię na mój temat. Jak to? To nie ja jestem tutaj tym złym. Nie sądziłem, że mamy tutaj tego złego. Och, mamy. Kogo? SCP... Nie ma takiego SCP i przez jakiś czas jeszcze nie będzie. No oczywiście, że nie. Ona się nawet jeszcze nie urodziła, więc jakim to sposobem miałaby zostać sklasyfikowana przez waszą fundację? To kolejna przepowiednia? To twoja pobudka. W tym momencie doktor... został obudzony przez swój budzik, po czym dokonał transkrypcji przesłuchania.